Witam na konferencji prasowej po meczu 10. kolejki Fortuna pierwszej ligi pod Beskidzie Resowia. Wynik 2-0. Pierwsza część konferencji z trenerem Resowi, pan Rosław Mroczkowski. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do meczu. Dzień dobry państwu. Co tu dużo mówić? Dla nas to przykre spotkanie, bo zaczęło się pechowo trochę, ale ten pech przyszedł bardzo, bardzo szybko. Było dużo czasu na to, żeby odpowiednio na to wszystko zareagować. Jeszcze później gra w przewadze, to też wystarczająco dużo czasu, żeby też tutaj się pokusić o trochę więcej niż to, co było na placu. Nie potrafiliśmy stworzyć sobie takich sytuacji, jak były, to znów gdzieś brakowało tego, co w ostatnim czasie, czyli tego cwaniactwa albo wykończenia. Na pewno to jest bardzo duży temat dla nas do przeanalizowania po raz kolejny, bo mówię, w poprzednim spotkaniu mieliśmy sytuację, nie wykorzystaliśmy, dzisiaj nie potrafiliśmy wykorzystać przewagi, która była, mimo że przegrywaliśmy, to jednak było dużo czasu na to, żeby tutaj i na to liczyłem, że mój zespół potrafi też z tego skorzystać. Tak się nie stało i niestety dzisiaj tylko mogę pogratulować gospodarzom za zasłużone zwycięstwo. Dziękuję panie trenerze za tę opinię i zachęcam do zadawania pytań, jeżeli mamy jakieś pytania do trenera. Tak, pytanie z Rzeszowa od dziennikarzy, jaka była trenerze myśl przewodnia, jeśli chodzi o drugą połowę, kto miał rozgrywać piłkę i którymi sektorami to miało przebiegać? Analiza będzie po meczu, no to fajne pytanie, nie? Było 11 zawodników na boisku, więc na poszczególnych pozycjach, więc jak ktoś pyta w ten sposób, no to wiadomo, gdzie mieliśmy zawodników, którzy w poszczególnych strefach boiska odpowiadają za takie rzeczy, no to kwestia wykonania, tak? Jak najbardziej się zgodzę i przyjmuję krytykę jak najbardziej, bo tego wykonania po prostu nie było takiego, jakbyśmy sobie życzyli. Dużo zrobiliśmy zmian i też dawaliśmy bodźce drużynie, żeby ruszyć tą grę do przodu. Już bardziej ofensywnie nie dało się ustawić tego i też zawodników z większym potencjałem ofensywnym po prostu nie mamy. To, co było w ofensywie, mogliśmy skorzystaliśmy z tego, staraliśmy się to zmieniać i ustawienie i zawodników, którzy też mogli coś zrobić w ofensywie, więc to jest kwestia też jakości wykonania. No, widzieliśmy różnicę w akcji indywidualnej przy bramce na 2-0, widzieliśmy też z drugiej strony, to sobie też trzeba uczciwie powiedzieć. No, my tak się nie potrafiliśmy takiej akcji zbudować, zrobić i to na pewno jest dużym mankamentem i to się po prostu dzisiaj nam w ogóle nie przełożyło na pół bramki. Dziękuję bardzo. Witam ponownie na drugiej części konferencji. Jest ze mną trener Piotr Jawny, szkoleniowiec pod Beskidzia. Panie trenerze, bardzo proszę o parę słów komentarza do tego meczu. Bardzo poważnie podchodziliśmy do tego spotkania, zresztą tak jak do każdego, bo każdy rywal też jest troszeczkę inny, zupełnie inny rywal niż LKS, jest zupełnie inaczej grający, ale to nie znaczy, że mniej niebezpieczny. Także byliśmy skoncentrowani od samego początku meczu i chcieliśmy dobrze wejść w to spotkanie. Udało nam się strzelić bramkę. Merej, indywidualna akcja, uderzenie ładne i objęliśmy dość szybko, bardzo szybko prowadzenie. W dalszej części meczu dążyliśmy do dostrzelenia drugiej bramki, bo to nas gdzieś tam nie zadawala. Wiadomo, gdzieś tam jedna bramka strzelona i chcemy strzelać tych bramek więcej. Sytuacja nastąpiła, z której mogliśmy strzelić na 2-0, a na koniec okazało się, że gramy jednego zawodnika mniej. Nie chcę jej oceniać, bo jeszcze nie widziałem. Bo jeszcze nie widziałem na wideo tej sytuacji, natomiast jestem przekonany, też znając Kamila, że to absolutnie na pewno nie było żadne specjalne wejście, bardziej po prostu dynamiczna akcja, bramkarz i napastnik idą razem do piłki i czasami się takie wydarzenia zdarzają, więc trudno mi teraz oceniać tę sytuację, ale tak jak mówię, dotrwaliśmy do końca pierwszej połowy, drugiej połowy musieliśmy troszeczkę przewartościować to spotkanie. Zmieniliśmy skład, przeszliśmy na ustawienie 5-3-1, wprowadziliśmy zawodników dwóch w miejsce Michała, w miejsce Goku, dwóch zawodników dobrze broniących.
No bo wiedzieliśmy, że te kolejne 45 minut no to będą mniej więcej na tym polegało. Głównie chodziło o to, żeby obronić wynik i ewentualnie szukać sobie szansy z przodu. No, kapitalna akcja Mere indywidualna spowodowała, że prowadziliśmy 2-0. Tam widziałem przed chwilą też urywek tej sytuacji w polu karnym, gdzie Mere był zahaczany, ewidentny też rzut karny, nawet niesprawdzony na warze. Także to też jest dziwna sytuacja. Natomiast wcześniej ta sytuacja jest z Kamilem sprawdzana na 100 różnych sposobów. Z drugiej strony z naszej na polu karnym jest nawet niesprawdzone, natomiast widać ewidentnie, że jest zahaczany i powinien być rzut karny. Także szacunek dla całej drużyny, za cały mecz, za to, że od początku chcieliśmy iść do przodu, strzelać bramki, później ta sytuacja, gdzie graliśmy w 10 i musieliśmy głównie bronić na własnej połowie. Ogromny szacunek dla drużyny, gratulacje dla Mere. Kapitalnego spotkania. Cieszymy się z tych 3 punktów, bo to ważne 3 punkty. Ważne 3 punkty dla nas były bardzo, żeby zostać w tej górnej części, w tej wysokiej, blisko gdzieś tam tej czołówki w tabeli. Dziękuję trenerze. Czy mamy jakieś pytania? Proszę bardzo. Michał Jagielka, Sport Sinowski. Panie trenerze, gratuluję przede wszystkim dobrego spotkania. Chciałem się dowiedzieć o Matthew Scale. Nie byłoby w dzisiejszym spotkaniu w 18 wyjściowej jakichś poważniejszych uraz teraz? Jeszcze są w dalszym toku badania, tak? Na razie było RTG i jest odprysk kości, delikatny odprysk kości w okolicach stawu skokowego i gdzieś tam na treningu odjechała mu stopa na ciężkiej murawie i na razie ma ustabilizowany staw skokowy, ale będą dalsze jakieś takie bardziej szczegółowe badania odnośnie, dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć co się wydarzyło. No bo trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że to nie będzie nic poważnego, że nie wykluczy Matthew na jakiś dłuższy okres czasu. W następnym spotkaniu raczej prawdopodobnie nie. Ale to jest tylko na mój nos. To jest tylko na mój nos taka ocena. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, to bardzo dziękuję panie trenerze. Dziękuję państwu. Dziękuję.